piękny październikowy leszcz. Połowa października prawie. Zimno. Wcale nie był mocno zapięty, zobacz. Jeden stopień dzisiaj wziął, na same białe. Ja przed chwilą też wyjąłem takiego z 1,5 kg, ale na ten, na makaron nie wziął. I miejsce drugi raz dopiero nęcone. Wspaniały. Piękny leszcz. Kurde, słońce nie z tej strony. Będziemy musieli zdjęcia później zrobić. Nie szkodzi. Dobra. Ja wyłączam, bo muszę go do siatki włożyć. Mamy kolejne branie. Ładnie trzyma. A, teraz już lekko idzie. Ładnie trzymał z początku. Wow, to jest taki mały, piękna ryba. Kurde, tylko rzadkie pochami naszym. Jeszcze pyskuje. Patrzmy. Na makaronik. I leszczyk, i bodzio w całej okazałości. I na makaronik z białymi. No. Miejsce nowe i ryby są. Jesienne łowisko już robimy. Także one się zbierają w jesiennych łowiskach. Ale bodzio, zauważyłeś, jak się robi woda równa, pięknie? Nic nie mówię głośno. To. Uczulony. Tak, Bodzio ciągnie następnego leszcza na wędkę podlodową. Na makaron. Był. Mówi, że na makaron, ale ja tam mu nie wierzę. Pewnie ma też haczyk. Takie fajne łowienie, blisko burty. Każde drgnięcie z pojemnika, podniesienie widać jak na dłoni. Ale bańki puścił. Bekło mi się. Teraz to jest też bardzo krótki zestawik. Zaraz pokażę zresztą. A, będzie widać, bo słońce jest Markowi w pracy. Wrzucę tylko leszczyka do siatki. Siatkę mamy tak na słońcu dworu. Chodź. Słońce nie wieje. Słońce nie wieje? Słońce wieje, co ja gadam. No każdy ja się nawet spokojnie. Przypomnij 15 cm. Więc on nie ma. I tu jest obciążenie. Jeden mały stilek, nie wiem, czy widać z bliska, widać. Widać. Zrobimy zbliżenie, poproszę. Mały stilek, jeden i dwa troszeczkę większe. Wszystko blisko siebie. I przepon cały nie leży na dnie, tylko gdzieś tak przypuszczam, gdzieś tak tyle może. Co góra, ten malutki odcinek, gdzieś 4 cm, 5. I tylko wciąga do pyska, od razu spławiczek. Sam sobie zrobiłem taki kuszterogramowy spławiczek. Tyle podniesie, dziękuję, starczy. Chociaż tutaj jeszcze na tę porę roku podnosi bardzo wysoko, bo woda się nie jest taka zimna, 10 stopni ma. Nie wiem, wszystko. Czyli nie mają paraliżu. Nie mają paraliżu. Proste. Dobra, kończymy na razie. Skuteczne. Zrobiliśmy sobie przerwę na kawę. Ale ryby nam nie dają przerwy zrobić. Ja to lubię. O, patrz, jak ja mam branie. Niestety. Czy kamerę trzyma? No. Ciężko idzie, nie mogę ten szybciej ciągnąć, holować. Znaczy, ciężko idzie. Jak ja lubię na te wędeczki. Proszę, jaka łopata. Ja. Żyłka czy jeszcze? To ja. Marek. Już nie poplątam. Ale ładny leszczyk. Krótko. Piękny. Ja pierdolę, taki czarny. Wspaniały. Ale piękny. Poplątałem Marka. To nic, ładny. To nic. Ale daję koncept tam tu ładnie. Przy samiutkiej burcie. Mocny. Piękna ryba. Piękna. Ale piękny kolor ma. Mogę go objąć. Ja, piękny. Czekaj, bo tu mam dwie żyłki.
Zielony makaronik. Obejmować będziesz później kryzysie. Teraz leszcza tylko złapie. Pewnie, że będę. Co? Piękny. Piękna ryba. Wspaniała. Jesienny leszcz. Larat. Pierwszy leszcz marka dzisiaj na podlodze. Daj, bo mały, ludzie, taki mały wcale, no to ty narzekasz. Jeszcze narzeka, mały. Dobrze, żerują. Bardzo dobrze. Znaczy się, że żerują. Znaczy, że ten zmieniłeś haczyk. Na numer one. Czyli number jeden. One. Numer one. Puszczamy pod wodę. Tak jest. No jeszcze się zastanawiałem, czy ciąć, czy nie. Kwestia wprawy, wyczucia. No to troszeczkę inaczej się łowi na podlodową wędkę z łódki. Pewnie, nie? Tak, kurczę. Wędka ta sama, ale warunki zupełnie inne. Ja złapiłem, nie wiem ile dzisiaj, na podlodówkę, a na pewno więcej niż na długą wędkę. 6-7 na pewno złapiłem na podlodówkę. Tam są jeszcze wędkarze też moi, na dwóch łódkach. Nie ściągnę ich chyba. Co? Się inaczej ustawili plecami do wiatru chyba jakoś. Ale to nic. I pan Michał też tam jest daleko, ale nie zobaczę gdzie. Za daleko aż. A bo już pana Michała nie ma może? Jest. Widzę go. Ja go nie mogę ściągnąć tutaj. Na kamerze. Na stronie od przesmyku. Może bardziej na wodzie, faktycznie. No nie umie go ściągnąć, no nic nie szkodzi. Ważne, że jest. Ale miałem piękne pranie. O, Marek miał znowu pranie ładne. Nie widzę, chciałem filmować Marka Spławik, ale on tak malutko wystaje, że nie ma szans go zobaczyć. A to przy wórcie spławiki bardzo fajnie widać. I jeszcze na zakończenie Marek tutaj coś ciągnie. Będziemy się zaraz wijać, bo południe jest, starczy nam. Parę sobie zostawimy leszczyków. Ładny kijek pracuje. Ładny lesz, a Marek mówi. To faktycznie bardzo ładna rybka. Śliczna ryba. Piękny. Ale zapięty, jak zapięty, zobaczymy.